Pod Świną ma być gotowe jeszcze w tym miesiącu. To inwestycja, na którą od lat czekali mieszkańcy. Obietnic spełnionych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest więcej, co ma widoczny wpływ na sondaże. W trzech kolejnych, przeprowadzonych przez trzy różne ośrodki badań, potwierdza się wysokie, stabilne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i spora przewaga nad Koalicją Obywatelską. Jakub Krzyżak. Już w te wakacje autostrady zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad będą darmowe. Kierowcy oczekują też zmian na odcinkach w zarządzie prywatnym, za które teraz muszą słono płacić. Miesięcznie około 200 zł. Około 200-250. W moim przypadku około 300 zł płacimy za autostradę. Ministerstwo Infrastruktury chce negocjować, ujawnił w programie W otwarte karty minister Andrzej Adamczyk. W drugim kroku zmienić ustawę o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, aby można było również na dzisiaj płatnych odcinkach koncesyjnych korzystać z bezpłatnych przejazdów. Dajemy sobie na to rok. Jeśli uda się zrealizować te plany, kierowcy zyskają dodatkowo prawie 470 km bezpłatnych i bezpiecznych autostrad. Znacznie wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, pierwsze samochody przejadą tunelem pod Świną. Trwają ostatnie testy. Laboratorium szczecińskie robi wszystkie badania, zarówno betonów, nawierzchni. Widzimy, że tunel już jest na etapie fazy końcowej. W 2006 roku, czyli za pierwszego rządu PiS, zaczęto przygotowania do inwestycji. W rezerwie budżetowej na następny rok zapisano kwotę 2 milionów złotych. Rok później tunel został wpisany na listę kluczowych projektów i podpisano porozumienie między Ministerstwem Infrastruktury, GDDKiA oraz prezydentem Świnoujścia. Ale w kolejnych latach, gdy rządziła koalicja PO-PSL, prace nad projektem utknęły i zaniechano jego finansowania. Dopiero pod koniec 2015 roku do tematu powrócono. W 2016 podpisano aneks do porozumienia sprzed 9 lat, a rok później zagwarantowano częściowe finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dzisiaj już tylko tygodnie, dni w zasadzie dzielą nas od tego momentu, w którym tunel będzie służył. Świnoujście zyska także szybkie połączenie z resztą kraju. Do 2024 gotowa ma być ekspresowa trójka. Mój świętej pamięci brat powiedział, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy. Realizacja tych i wielu innych obietnic wyborczych sprawia, że dla wyborców kluczową sprawą staje się wiarygodność. W trzech kolejnych sondażach Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje stabilną i sporą przewagę nad konkurencją. We wszystkich poparcie dla rządzącego ugrupowania to około 38%. Jakub Krzyżak, Wiadomości.